Szczęść Boże. Gościem studia Kurtyny jest pani Katarzyna Spychała, wiceprezydent Gdyni. Dzień dobry. Szczęść Boże. Skąd u pani miłość do teatru amatorskiego? Myślę, że miłość do teatru amatorskiego jest pochodną miłości do teatru w ogóle. To zaczęło się we wczesnym moim dzieciństwie i trwa do dzisiaj. Jeśli teatr jest dobry, to tak naprawdę to, czy jest profesjonalny, czy amatorski, ma mniejsze znaczenie. Nie wiem, czy była to pierwsza sztuka, na jakiej w życiu byłam. Przypuszczam, że nie, ale gdybym miała sobie datować, odkąd pokochałam teatr, to była to Ania z Zielonego Wzgórza w Teatrze Wybrzeże. I wybitnie pamiętam nie główną rolę i nie główną bohaterkę, ale cudownego Jerzego Kiszkisa i Halinę Winiarską jako Mateusza i Marylę Kadbertów. Co szczególnego jest w Kurtynie? W tym przeglądzie. W Kurtynie jest wiele rzeczy szczególnych i wcale nie wszystkie dotyczą czysto teatru. Ona jest oczywiście świetna artystycznie i naprawdę wiele spektakli ogląda się z olbrzymią przyjemnością. Jest to przeżycie artystyczne, ale mnie w Kurtynie ogromnie cieszy i imponuje pewien rodzaj obywatelskości. To, że jest to społeczny projekt, który wymaga olbrzymiego zaangażowania dużej grupy ludzi, którzy zarazem osiągnęli bardzo wysoki poziom profesjonalizmu w tej organizacji, i ciągle chcą to kontynuować, a jednocześnie to, co tworzą, jest tak atrakcyjne dla publiczności, że ona nie mieści się w całkiem sporym przecież kościele. To jest dla mnie bardzo piękne i to jest dla mnie taka żywa wizja społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty, jaką przecież jest samorząd. Bardzo ważny jest dla mnie również udział osób z niepełnosprawnościami. I cieszy mnie, że część tych spektakli jest przygotowana przez takie osoby lub częściowo przez nie, ale że nie jest to przegląd stricte przewidziany wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Na tym moim zdaniem polega prawdziwa inkluzywność, włączenie i dbanie o to, abyśmy wszyscy mieli równe szanse i mogli funkcjonować wspólnie w społeczeństwie. To chyba takie najistotniejsze czynniki, które wcale nie dotyczą czysto teatru. No właśnie, bo Kurtyna, to na to zwracają nam uwagę szczególnie grupy tych osób niepełnosprawnych, jest chyba jedynym przeglądem w Polsce, gdzie niepełnosprawni mają możliwość stanąć w szranki z osobami pełnosprawnymi. Jakie jest pani doświadczenie, będąc w zeszłym roku w jury Kurtyny, porównania właśnie osób niepełnosprawnych, ich gry aktorskiej, z tymi osobami, które są w pełni sprawne? Myślę, że tutaj osiągamy wysoki poziom. To znaczy mamy pełne zrozumienie i tolerancję dla pewnych niemożliwości, na przykład związanych z rodzajem niepełnosprawności, ale artystycznie oczekujemy najwyższego poziomu. Nie robimy takiego teatrzyku litości, tylko rzeczywiście bawimy się prawdziwym teatrem. I myślę, że jest to bardzo cenne. Oczywiście niektórzy mogliby powiedzieć, że może trochę taryfy ulgowej byłoby na miejscu. A moim zdaniem jest właśnie odwrotnie. I to tutaj potrafimy prawdziwie zadbać o godność tych osób i bardzo ją podbudować. Bo teraz mamy taki czas narodowej dyskusji o aborcji. Ten czas zresztą pojawia się regularnie co roku. A my udowadniamy, znaczy grupy niepełnosprawnych udowadniają, że niepełnosprawny wcale nie znaczy gorszy. Myślę, że Gdynia jest takim miastem, w którym od dawna wiemy, że niepełnosprawny absolutnie nie znaczy gorszy. Wiemy również, że osoby z bardzo różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i być nie tylko zadowolone z własnego życia, ale również być osobami cennymi dla reszty społeczeństwa. Oczywiście to wymaga stwarzania im warunków i to jest część tej dyskusji, której pomijać nie można. To nie jest tak, że każda osoba z niepełnosprawnością poradzi sobie sama. Zadaniem tych, którzy mają mniejsze ograniczenia fizyczne, jest tworzenie tych warunków. A pani ulubiony spektakl teatralny? Staram się nigdy nie odpowiadać na takie pytanie, podobnie jak nie odpowiadam na pytanie, jaka jest moja ulubiona książka, bo wydaje mi się, że z takiej wielkiej różnorodności rzeczy nieprzystających i nieporównywalnych nie da się wybrać jednego. Natomiast z dużą łatwością mogę wskazać rolę, która jak dotąd zrobiła na mnie największe wrażenie w życiu, a była to Dorota Segda jako Małgorzata w Faustie w Teatrze Starym w Krakowie. Kurtyna, w zeszłym roku widziała pani wszystkie spektakle jako członek jury. Czy zgodziła się pani z werdyktem, że Wesele było najlepszym spektaklem? Tak, ja należałam do tej części jury, która właśnie za takim wynikiem optowała, ale muszę przyznać, że proces dochodzenia do własnej opinii wcale nie był łatwy, bo ten poziom naprawdę był wysoki, a zarazem jednak porównywaliśmy rzeczy niezwykle zróżnicowane. Domyślam się, że w jury było więcej osób, które chciały, żeby Wesele zwyciężyło. Czy ta dyskusja była bardzo zażarta, czy musieliście mocno przekonywać pozostałych członków
jury do własnego zdania? Dyskusja była na pewno zażarta. Nie przypomnę sobie dzisiaj, o której w nocy ją skończyliśmy, ale to było raczej nad ranem niż w nocy. Tak, o tym wspominali też inni uczestnicy jury. I rzeczywiście musieliśmy się mocno przekonywać, natomiast ja ze swoim zacięciem prawniczym poprosiłam jednak o zastosowanie formuły, w której każdy oddaje swój głos, a następnie są one liczone. To znaczy nikogo nie łamiemy kołem, każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem, a o końcowym wyniku w pewnym sensie decyduje matematyka. Oczywiście matematyka poprzedzona długim własnym namysłem. Mm-hmm. A oceny spostrzeżenia pani, jeżeli chodzi o jakość kurtyny, o jej organizację, poziom, jakie są? Ja już przed chwilą wspomniałam, że jestem pod wielkim wrażeniem. W moim poprzednim życiu zawodowym miałam bardzo wiele wspólnego z produkcją wydarzeń artystycznych. A teraz również jako wiceprezydent miasta, wcześniej prezes Agencji Rozwoju Gdyni, od wielu lat nadzoruję tego rodzaju produkcje i mogę zupełnie uczciwie powiedzieć, że profesjonalne firmy, które z tego żyją, często nie osiągają nawet równego poziomu. A z czego może to wynikać? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Za umiejętnościami zawsze stoi jakaś nauka. Kompetencja nie bierze się tylko z dobrych chęci, ale gdybym miała na ślepo próbować ocenić, to sądzę, że jednak jest to poziom zaangażowania. Jak się bardzo chce, to bardzo dobrze wychodzi. A czy jako prezydent Gdyni widzi pani sens takich inicjatyw jak przegląd teatrów amatorskich? Uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa i tutaj powróciłabym do odpowiedzi na pytanie pierwsze wielotorowo, zarówno artystycznie, jak i w kwestiach budowania społeczeństwa obywatelskiego, również podkreślania lokalności, bo przecież w niezwykły sposób integrujemy tutaj dzielnice. Gdybym nie widziała tego sensu, to na pewno nie forsowałabym wsparcia miasta dla projektu, a ponieważ widzę, to uważam, że to doskonale wydane pieniądze. No właśnie o to też chciałem zapytać. Przegląd Kurtyna już 5. rok gości na mapie wydarzeń kulturalnych Gdyni i po raz pierwszy w tym roku Gdynia zdecydowała się na wsparcie finansowe w tak dużej skali. Dlaczego dopiero przy tym razie? To nie po raz pierwszy, bo podobnie wspieraliśmy przegląd w roku ubiegłym. Tak bywa z projektami. Miasto nie zawsze jest w stanie inwestować w projekty, które dopiero się rodzą. Musi dać im pewien czas na to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście są wartościowe i cenne, bo każda złotówka pieniędzy miejskich to są pieniądze nas wszystkich. W związku z tym każdą taką złotówkę oglądamy kilkakrotnie, zanim ją wydamy. Kiedy już projekt pokazuje, że jest dojrzały i cenny, wówczas z czystym sumieniem i dużą przyjemnością możemy go wspierać. Choć tu muszę też dodać, że już od drugiej kurtyny prezydent Gdyni swoim patronatem towarzyszy kurtynie, więc to towarzyszenie miasta rzeczywiście było od samego początku. A czy w Gdyni może znaleźć się miejsce również na przegląd teatrów profesjonalnych, już nie amatorskich, ale gdybyśmy chcieli pójść o krok dalej, zrobić kolejny przegląd, tak jak jest Festiwal Filmów Fabularnych, czy Gdynia może stać się, bo tym się szczyci, że jest miastem kulturalnym, takim kulturalnym oczkiem w głowie na polskiej mapie? Myślę, że bardzo świadomie od lat budujemy markę Gdyni opartą między innymi na dużej liczbie wydarzeń kulturalnych bardzo wysokiej jakości. Nie lubię podziału na kulturę niską i wysoką, który zawsze jest dyskusyjny. Wolę mówić o jakości. I my tej jakości pilnujemy, a zarazem dbamy o to, aby wydarzeń było dużo i były różnorodne, bo przecież zainteresowania naszych mieszkańców, jak również turystów, którzy odwiedzają miasto, także są bardzo zróżnicowane. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy znajdzie się miejsce dla takiego przeglądu, bo należy pamiętać, że mamy raport, który jest ważnym festiwalem teatralnym. I to jest zawsze takie pytanie, jakie towarzyszy marketingowcom przy tworzeniu nowych produktów. Czy jeszcze znajdziemy rynek? Śmiem twierdzić, że można przynajmniej spróbować, bo wydaje się, że publiczność jest na tyle rozochocona i tak bardzo lubi teatr, że byłaby skłonna oglądać jeszcze trochę więcej. A też cały czas trzeba edukować nowych widzów, którzy do teatru są niekoniecznie przekonani, szczególnie w świecie, gdzie mają dużo obrazów z telewizji. Wydaje mi się, że kurtyna też jest takim elementem edukacji. I to znowu na różne sposoby. Jedna młoda osoba zachwyci się po prostu spektaklem, innej będzie się podobał proces tworzenia, występowania i cała ta magiczna otoczka teatru. A jeszcze innego młodego człowieka skusi na przykład możliwość wygrania nagrody. No oczywiście również jako miasto staramy się taką edukację podtrzymywać. W dużym stopniu zajmują się nią biblioteki. Temu służą również różnorakie zajęcia organizowane przez teatry, zarówno przez Teatr Miejski w formie warsztatów,
jak i cieszące się już naprawdę wieloletnią tradycją Teatr Junior w Teatrze Muzycznym. Pani Prezydent, na koniec chciałbym zapytać o pewną trudność, która pojawi się w tym roku, bo kurtyna będzie online. Widzowie zobaczą ponownie te same spektakle. Pani w jury była tylko w ubiegłym roku, ale inni jurorzy, którzy towarzyszą od samego początku kurtynie, będą wszystkie spektakle oglądali ponownie. Czy nie widzi Pani tutaj pewnej trudności w oglądaniu tego spektaklu online, który zobaczy Pani pierwszy raz, zwycięzcy na przykład z drugiego roku, a tego, który widziała Pani na żywo, który przeżyła rzeczywiste emocje? Czy to nie będzie trudne znaleźć zwycięzcę tegorocznej kurtyny? Tak naprawdę będę miała odpowiedzieć na to pytanie, jak się już z tym zmierzę, ale wydaje mi się, że większą trudność sprawia online artyście, który nie ma kontaktu z publicznością i gra mu się zupełnie inaczej, niż odbiorcy. Mam nadzieję, że jakieś niewielkie doświadczenie, jakie mam, pozwoli mi okiełznać ewentualne emocje i oceniać rzeczywiście rzetelnie. Na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, bo jest Pani miłośniczką gotowania również. Ulubione danie nie chciałbym pytać w ten sposób, bo Pani powiedziała, że nie lubi mówić o jednej konkretnej ulubionej rzeczy, ale może o danie, które ostatnio Pani zasmakowało, a jadła je Pani po raz pierwszy. Ja jestem wielką italofilką, w związku z czym zawsze uwielbiam kuchnię włoską. Ostatnio były to gnocchi ze szpinakiem, ale przygotowane zupełnie inaczej niż tradycyjnie w stylu tyrolskim. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło gościć Panią w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już po raz piąty przegląd Kurtyna odbywa się przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński, pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, pan Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Swojego patronatu medialnego udzielili Telewizja Polska, oddział w Gdańsku, Radio Gdańsk, Gość Niedzielny, Dziennik Bałtycki, Portal Młoda Gdynia. Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest Radio Plus. Ogromnym wsparciem są nasi partnerzy. Oto oni. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Urząd Miasta Gdyni. Rada Dzielnicy Mały Kack. Gdyńskie Centrum Kultury. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Siostry Karmelitanki z Gdyni. Państwo Alicja i Jarosław Biereccy. Spółdzielczy Instytut Naukowy. Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Fundacja Dom Marzeń. Vita Dent. Grand Tulipan Nieruchomości. Pacom. Primulator. Bistro Neptun. Radcom. Hytera. Wodzirej Dominik Knak. Anielska Księgarnia. Studio Nagrań Bartłomieja Chytły. Niech teatralne emocje kurtyny towarzyszą Państwu przez cały rok.